że dzisiaj często te mroczne doświadczenia, bo to jest płyta, w której o mrocznym pewnym doświadczeniu. Płyta albo tak, Święta Maryjo, albo właśnie poczuciu obcości, daj spokój. Spełniać dobry uczynek. Uczynek, tak, czy sprawiedliwie. Jakoś wszyscy. Pomocą rodziców udało się nam spełnić duży, dobry uczynek. Mianowicie kupić dziadkowi i babci dobre radio. Radio, takie, no. Z którego mogliby żeby ksiądz Rydzyk nadawał. Radio Maryja. Zauważyliśmy, że nasi dziadkowie mieszkający na Śląsku w Polsce mają ojciec. Dobre radio. Żeby ksiądz Rydzyk nadawał. Może kosztować, żeby wiedzieć, ile uzbierać kasy. Patrz, jaki mądry. Kto to przyszedł nam z pomocą, wybierając owe radio z odpowiednią ceną. Dacie radio? Zapytał. Damy, odpowiedzieliśmy z siostrą i zaczęliśmy na ten cel oszczędzać drobne pieniążki, wkładając je do skarbonki. Od świąt Bożego Narodzenia nasza skarbonka zaczęła się napełniać. Przed Wielkanocą tato otworzył i ku naszej radości oświadczył: wystarczy. Prezentem sprawić dziadkom wielką radość, niespodziankę, wystarczy. I tak też było. Dziadkom. Z spełnionego zadania. Ale to w Ameryce, bo tu w Polsce nie żyją. Możemy tak powiedzieć ojcu Tadeuszowi Rydzykowi o tym naszym czynie. Ludzie na pewno ucieszyłby się. Taką myśl podała Alinka, moja siostra. Myślę, że sprawilibyśmy mu radość, bo stary zachęca do siania dobra, potwierdziłem siostrze. W naszym domu słucha się Radia Maryja i oglądamy telewizję Trwam, czyli wszyscy należymy do rodziny Radia Maryja. Z tej to racji dzielimy się tym dobrym uczynkiem, żeby innych również zachęcić do odnawiania oblicza ziemi. Proszę Państwa, zauważcie, to Alinka i Janusz, 11 i 12 lat, rok temu, teraz już 12 i 13. Ale zobaczcie, to jest to. To jest to. Od dziecka zaczyna. Dzieci są wrażliwe. Dzieci są wrażliwe na piękno, na dobro, na miłość. A tę wrażliwość można zabić. Można inaczej odwrócić. To przez te wszystkie sprawy, no, przez tą antykulturę. Przez to anty. Dlatego strzeżcie dzieci. I dzieci kształtować. Kochani, niech Pan Bóg będzie uwielbiony w Was i przez Was. To są piękne sprawy, naprawdę wielka radość, kochani. Patrzę, tu mam różne. O. Zobaczymy, tu mam następne świadectwa. To przyszło w styczniu tego roku. Państwa, więc jest też ileś czasu. O. Z Holandii Rafał, lat 13, dokładnie z Amsterdamu. Proszę Państwa, czy nie cieszycie się, że tyle dobra jest? Tu mam Rafał, a wewnątrz pisze Kamil. No zobaczymy. W każdym razie z Amsterdamu, z Holandii. 13-latek. Ośmielam się dać świadectwo, gdyż jestem słuchaczem Radia Maryja i widzem telewizji Trwam, tak jak cała nasza rodzina. Przy tych mediach kształcę się, pobieram wiedzę, jakiej w innych mediach bym nie znalazł. Audycję, by odnowić oblicze Ziemi, poznałem przez przeczytanie 17 zeszytu świadectw słuchaczy Radia Maryja, które otrzymałem goszcząc u wujostwa w Szczecinie. Dzielenie się czymś godnym i dobrym daje mi wewnętrzną radość. Lubię obdarowywać dobrem, co czynię w miarę swoich możliwości. 2 lata temu gościłem z rodzicami na podszczecińskiej wsi. W niedzielę udałem się z kuzynami na mszę świętą. Siedzący w konfesjonale kapłan zauważył, że naszym znakiem Krzyża Świętego było jakieś poklepanie się po piersi. Udając się do zakrystii, podszedł do nas i poprosił, abyśmy po mszy świętej przyszli do niego. Poczuliśmy się nawet zaszczyceni jego zainteresowaniem, lecz potem bardzo cieszyliśmy się z tego spotkania. To, co usłyszeliśmy od kapłana, pamiętam po dzień dzisiejszy.
wyjaśnił nam, że zgodnie z katechizmem Kościoła katolickiego chrześcijanin powinien rozpoczynać każdy dzień modlitwą i znakiem krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wyjaśnił, co znaczy znak Krzyża Świętego. W imię Ojca oddaję Panu Bogu swoje myśli i Syna Jezusowi swoje serce i Ducha Świętego całe swoje ciało Trójcy Przenajświętszej. Znak krzyża oznacza poświęcenie danej czynności ku chwale Bożej, oddanie się w opiekę Trójcy Świętej oraz prośbę do Boga o łaskę, abyśmy mogli działać w Duchu Świętym jako Jego dzieci. Taką interpretację znaku Krzyża Świętego usłyszałem pierwszy raz w życiu i poczułem, żeby dzielić się z tym z rówieśnikami na lekcji religii, zachęcając równocześnie do czynienia znaku Krzyża Świętego. Nauka dana nam przez wspomnianego, gorliwego kapłana nie była daremna, gdyż od tego dnia każdy czyniony przez siebie znak Krzyża Świętego czynił godnie i należycie świadomy wypowiadanych słów. Nie wstydzę się znaku Krzyża Świętego nawet wtedy, gdy spożywam w restauracji posiłek. To moje świadectwo, że Chrystus jest Panem i Bogiem. To moje wyznawanie wiary w Boga. To moje włączenie się w odnawianie oblicza ziemi. Byłem z rodzicami i siostrą w Fatimie, gdy samolot rozpoczął startować, uczyniłem znak Krzyża Świętego i zauważyłem, że w ślad za mną uczyniło to również kilku pasażerów. Od pielgrzymki do Fatimy rodzice postanowili codziennie wieczorem odmawiać różaniec z Radiem Maria, do którego włączyłem się, gdyż modląc się jestem mocny w odpieraniu zła, a wybieraniu dobra. Nie akceptuję czasopism pornograficznych, które mi kiedyś podsunął starszy kolega. Potrafiłem je odepchnąć, tłumacząc, że są niewskazane, aby oglądały je dzieci, że są po prostu grzeszne. Bardzo dziękuję. Rafał, czy... To jest Rafał, a tu Kamil. To same świadectwo. Mam nadzieję, że... No, ważne jest to. Tak, bardzo dziękuję. I no, życzę Bożego błogosławieństwa dalej. Wszystkim. I proszę Państwa, czynimy dalej. Zapraszamy, proszę Państwa, na rekolekcję Słowo Boże w życiu Maryi od 10 do 12 listopada, a więc, proszę Państwa, zaczynamy się w piątek. Maryja została przez świętego Jana Pawła II nazwana gwiazdą nowej ewangelizacji. W naszym sanktuarium pragniemy pogłębić wielkość jej godności, w naszych sercach pogłębić. I zapraszamy na te rekolekcje Słowo Boże w życiu Maryi. Na rekolekcjach tych będziemy się uczyć od Maryi relacji ze Słowem Bożym. Ona, zanim przyjęła Boże Słowo, czyli drugą osobę Trójcy Świętej, w swym łonie najpierw przyjęła to Boże Słowo w swym sercu. Zostaniemy zaproszeni do wzbudzenia zachwytu nad postawą Maryi rozważającej w sercu Słowo oraz dokonania aktu osobistego zawierzenia Najświętszej Maryi Pannie. Rekolekcje rozpoczynają się w piątek, 10 listopada o godzinie 16, zakończenie w niedzielę, 12 listopada około godziny 14:30. Koniecznie należy zabrać ze sobą Pismo Święte. I proszę Państwa, zgłoszenia pod numerem telefonu, proszę Państwa, w kampusie akademickim naszej uczelni, numer telefonu 56 650 4000. 56 650 4000. Tak, a jeżeli będą jakieś pytania jeszcze, to pytajcie Państwo w sanktuarium. Nie wiem, czy jeszcze telefon teraz będzie czynny, czy już, bo w tych miesiącach wcześniej zamykane jest sanktuarium. Myślę, że tak, no chyba teraz jeszcze jest otwarte, bo chyba jest modlitwa uwielbienia. Jeszcze ojciec Stanisław prowadzi.
prowadzi to, rozpoczyna to. Tak, i cieszymy się, że takie, że to sanktuarium żyje. Proszę Państwa, telefon do sanktuarium 693-168-247. Powtarzam, 693-168-247. I proszę Państwa, jeszcze parę nazwisk. Dziękujemy tym, którzy wspierają Radio Maryja. Rozumiecie Państwo ważność tego dzieła, potrzebę tego dzieła i za to Wam dziękujemy. Oby wszyscy to słuchacze poczuli, żeby poczuli tę odpowiedzialność za istnienie radia. Teraz parę nazwisk ze Szczecin i Police. Lorenz Irena, Klimczyk Sofia, Mateja Maria, Siwak i Jolanta, Waszkiewicz Ewa, Ostrowska Janina i Waszkiewicz Teresa. Bardzo serdecznie dziękujemy. Alleluja, alleluja. No, ten płytek kiedyś przywiozłem z Izraela. Bardzo mi się podobają te melodie też. I alleluja, wielbię Boga. Oczywiście zapraszamy dzieci już za chwileczkę. Dzwoneczki kaszubskie. Alleluja, la ola, jasny słońca, jasny rukula, wędra i bali maha, doli, jehad hetu bahamon stili, we i tanu hen jomru, alleluja. Serdecznie i księdzu Piotrowi Topolewskiemu, księdzu kanonikowi. Za 13 minut modlitwy dzieci. Dziewczęta i chłopcy, witajcie! To my, wasi rabiowi przyjaciele z Gdyni, zwiastujący wam dobrą nowinę o miłości Pana Boga i bliźniego. Wstawaj rano, sypiaj twardo, hartuj duszę, jedz umiarem, z bólem łap się z modu hardo i zachowaj czystą wiarę.
rozpaki Bóg. Boga wzywaj do pomocy, to nie zbraknie ci odwagi. Wstawaj rano, sypiaj twardo, hartuj duszę, jedz umiarę. Z bólem łap się z modu hardo i zachowaj czystą wiarę. Ofiarnej służby i pracowitości jest dla nas święty Paweł Apostoł. Przebywając wśród Tesaloniczan, pracował dniem i nocą, aby nikomu nie być ciężarem. Owoce pracy apostolskiej Pawła były tak wielkie, że Tesaloniczanie... No ale trzeba powiedzieć, że to jest tak napisane w piśmie. Nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako słowo Boga, które działa w wierzących. Zupełnie inni byli faryzeusze, którzy wszystko robili na pokaz. Zawsze mierzę bardzo, bardzo wysoko, czyli nad ponad to, co mogą osiągnąć. I dlatego myślę, że zaraz skroczę do przodu. Jestem bardzo blisko osiągnięcia tego, o czym marzę od dziecka, swojego dziesiętnego dziecka, z tego celu. A czytałeś w piskulkę, ja po tej walce? Tak, czytałem, to Niemcy, tak, Boksierzy przegrywają, a im dają wygrane, dlatego w sumie Kulkaj przegrał tą walkę 3 rundami, załóżmy, i wiedział, że w Niemczech on tą walkę wygrał, w Stanach to nie przeszło i jest bardzo zawiedziony, ale to jest bzdura, tam jeszcze po jego głowa boli, powiedziałem, był strasznie obity po walce, jeszcze nie doszedł do siebie, dobrze walki nie zobaczył, ale zobaczy tą walkę, to pewnie spokojnie jest, puści głowę i weźmie się do pracy. Tak się odnosisz do takich wpisów, które nie do końca są, no ja przypomnę też, że napisał, że no w zasadzie trochę tak się czuje oszukany. To nie jest mój problem, tak? Ja przekraczam kolejną barierę, nie patrzę się na siebie, nie patrzę na plecy, nie patrzę na innych. Jest wynik bardzo słuszny, sprawiedliwy. I patrzę, co będzie przede mną, a nie co było za mną, tak? Bo to bez sensu. Skąd się wziął twój przydomek drinkowy stryczu? Rodny w Kardysz. Pamiętam mój pierwszy obrót w Kurdziołku, ponieważ miałem 13 albo 12 lat. Stał się kolejny w ziemię, na boczek powiedzieli, że nauczę mnie grać w karty. Powiedzieli, chodź, bo nauczymy się grać w karty, a nie w pokera. Ja się zadałem rany młody dzieciak, mówię, dobra, nauczymy się grać w pokera, będę mógł grać w pokera. No i rozdałem mi kartę, mówię, to jest street, to jest poker, to jest kareta, dwie pary, jedna para, blablabla. Rozdałem mi karty, patrzę, wymieniam, a ja mam streeta. I zamiast krzyczeć streeta, zaczęli krzyczeć, mam streecha. No i chłopaki się mówią, jakiego streecha? Streeta, nie streecha. No i powiedzieli, że teraz od dzisiaj będę streechu. Zostało, jesteś, macie jakieś streechu. Sulecki, Maćku, co ci mówi data 2 maja 2018 roku? 2 maja 2018 roku, moje urodziny. No i czy 29-letni Maciej Sulecki będzie już wtedy mistrzem świata? Mam nadzieję, że to taki jest cel, taki, ale tak naprawdę wszystko zależy teraz od promotorów, od federacji na pewno, kiedy walka o tytuł, ewentualnie kiedy walka eliminacyjna, ten następny się właśnie na to. Mówię, że zostało 1 albo 2 kroki do mistrzowskiego pasa, na czym to polega? Dokładnie tak, bo wygrałem z Jackiem Kulkajem półfinałowy eliminator do tytułu WBC i teraz czeka na mnie Vanes Martirosyan, spore nazwisko w Stanach, dobry zawodnik, boksujący z topem światowym. No i teraz czekamy na informacje, tak, czy będę z nim boksował, czy nie będę, bo może być tak, że ta walka nie będzie potrzebna. No, ale od kogo teraz zależy, z kim i kiedy będziesz walczył? No to jest akurat, wiesz, nie, to już trudno określić, to wszystko mówię, to być federacje, promotorzy się dogadują, ja w to nie wchodzę, ja tylko czekam na informacje, kiedy kto idzie. Czy dobry pięściarz to musi być niegrzeczny facet, tak? Co, no niekoniecznie wcale, tak, na pewno, wiadomo, no Gennady Golovkin wcale nie jest niegrzeczny, tak, ale no nie trzeba być łobuzem poza ringiem, tak, wchodzić do ringu i tam masz wykazać swoją agresję, masz pokazać wszystko, co masz. Wielu kulturalnych, spokojnych facetów jest z dobrymi bokserami, ale na pewno to nie jest miejsce dla ciap, tak, a więc jeżeli jesteś miły, kulturalny, uprzejmy, to myślę, że takich ludzi bardziej trzeba się bać, uśmiechniętych wiecznie, bo w takich ciebie siła, tak, a takich pyskatych ligusów to wcale nie trzeba brać poważnie. Słuchaj, no jak w ringu znajduje się przykładny ojciec rodziny, no jesteś jeszcze bardziej zmotywowany, gdy wiesz, że walczysz także na zaleczki. Tak, to twoja motywacja. No na pewno wiadomo, w ringu
długo o rodzinie się nie myśli, bo to nie jest miejsce, żeby myśleć o rodzinie w ringu. Natomiast jest gdzieś tam z tyłu głowy ta taka motywacja, tak? Te dwie kobiety jednak czekają w domu, oglądają, wspierają. Dla mnie jest to mega, mega motywacja, mega kop motywacyjny. A więc z tyłu głowy gdzieś tu jest ten czas. Jest się na kogo bić. Jest się na kogo bić, na kogo zarabiać pieniądze, na kogo się poświęcać, ryzykować. A więc jest to coś fajnego, naprawdę bardzo fajne takie uczucie. Znaczy to prawda, że twoja córka miała mieć na imię Zbigniew? Teraz zbyt się krał, bo pozdrawiam trenera, zawsze mówi, jak ma twoja mercia na drugie na imię? Ja mówię, nie, to chyba Zbyszek, no. Się mówiłem, że jak będzie chłopak, to będzie Zbyszek, a więc ciekawie. Ale nie, no bardzo wesoło rzeczywiście trenera, bo tutaj, wiesz, codziennie. Okay, córka rośnie, rosną też bracia Suleccy, czyli Paweł i Kuba. Przykład idzie z góry, czyli od brata. Który z nich jest lepszy i czy walczą ze sobą, rywalizują ze sobą, czy nie? Wiesz co, ciężko powiedzieć, który jest lepszy, jeden i drugi jest kompletnie inny. Kompletnie inne charaktery w ringu, poza ringiem. Czy biją się ze sobą? No to wiadomo, między sobą na pewno się trochę potrząskają, ale w ringu chyba nie. Starają się unikać konfrontacji między sobą. Natomiast Paweł mistrz Polski, Kuba w brązowym medalu, to jestem bardzo dumny. Natomiast mówię, jeden i drugi jest kompletnie innym zawodnikiem, kompletnie innym fighterem, kompletnie innym charakterem. Ciężko wnioskować, który jest lepszy. Maćku, byli bracia Kosedoscy, byli bracia Kliczko, może w przyszłości będą bracia Suleccy, którzy będą brali z najstarszego brata przykład, jak zostać mistrzem świata. I tego ci serdecznie życzę. I dziękuję serdecznie. Tyle o boksie, a teraz już piłka nożna. 8 drużyn z Europy wciąż ma jeszcze nadzieję na występ w Mistrzostwach Świata w Rosji, jednak miejsca są tylko 4. Pierwsze mecze barażowe już 9 listopada. W zbliżających się spotkaniach barażowych rozmawiałem ze Stefanem Szczepukiem, którego na początek zapytałem o faworyta w parze Dania - Irlandia Północna. Dania jest taką drużyną mocniejszą w tego typu sytuacjach, to znaczy tutaj w grę wchodzą nie tylko umiejętności, ale też jakaś odporność. Wydaje mi się, że Duńczycy to jest solidna drużyna, jak oni oczywiście miewają takie słabsze mecze, ale jak mają już na gardle, to 4-0 z Polską wygrają. Irlandczycy nie robią na mnie aż takiego wrażenia, takiej drużyny, która mogłaby się w decydującym momencie sprężyć, chociaż no, niewiele brakowało, a kiedyś by doszło do finału, gdyby nie ręka Thierry'ego Henry, prawda? Także to różnie bywa. Poza tym tak naprawdę to, jeśli mogę sobie pozwolić na jakieś osobiste uwagi na ten temat, to jestem kibicem Irlandii. Tak ogólnie, dlatego że Irlandczyk jako taki jest mi bliższy. Uważam, że Irlandczycy to są honorowi Polacy za różnego rodzaju ich słabości i cech. Szwecja, Włochy, no w tej parze jest chyba jeden faworyt i zwycięstwo Skandynawów z pewnością byłoby uznawane za no, dużą niespodziankę. No, to byłaby duża niespodzianka. No i prawdę mówiąc, nie biorę tego pod uwagę, Włosi to powinni wygrać. Chorwacja, Grecja, tutaj podobna sprawa, no bo Grecja to już dawno nie jest ten zespół, który zdobywał kiedyś Mistrzostwo Europy. No wtedy, kiedy zdobywał tam Mistrzostwo Europy, to zrobił coś absolutnie wyjątkowego w historii świata, bo jeśli Dania wygrała Mistrzostwo Europy, to ona w sytuacji, jak pamiętamy szczególnie, bo przecież chłopaki się zabrali gdzieś tam z plaży, nie trenowali, co zresztą nie jest do końca prawdą, troszkę to demonizujemy, no ale powiedzmy, że nie byli przygotowani ani fizycznie, ani psychicznie do turnieju, który potem wygrali. I jednak coś po sobie w historii zostawili, o tyle Grecy zdobyli Mistrzostwo Europy i już w trakcie turnieju było widać, że nikt tej drużyny nie będzie pamiętał, bo tam nie było ani jednego wybijającego się zawodnika. To po pierwsze, a po drugie, no ta drużyna nie porwała swoją grą, to była taka grecka fantazja, którą ujarzmił Otto Hagel. Zrobił to fantastycznie i to w ogóle nie wolno się z nich śmiać, nie wolno odbierać niczego, żadnych zasług. No, zrobili coś, czego nikt przed nimi nie zrobił. Pamiętam, jak Jacek mówił, że nigdy żaden trener zagraniczny nie okiełzna temperamentu piłkarzy greckich. No i udało się, jednak coś mówi. Piłkarska na pewno są ci Chorwaci, tylko że Chorwaci to jest taki naród, to jest dziwny, który ma bardzo dużo talentów, którzy się tam rodzą bez przerwy od nie wiem, chyba prawie 100 lat, można powiedzieć, przesadzam, ale niewiele. Natomiast no, to jest też taka drużyna złożona z piłkarzy, których zagrań też często nie można przewidzieć. To znaczy, oni są też tacy, powiedziałbym, luzaccy. Czasami te założenia taktyczne i dyscypliny mają za nic. I jeśli się wzniosą na wyżyny, no to wtedy grają przepięknie. Ale czasami się nie wznoszą, w związku z tym muszą grać w barażach. Ale na Chorwację tak. Irlandia Północna, Szwajcaria. Ciekawa para. No ja bym tak, ja jestem nawet zaskoczony, że Szwajcaria gra w barażach, że oni wygrają grupę. Stawiam na nich zdecydowanie. To jest oczywiście drużyna no, absolutnie wyjątkowa. No, pamiętamy, jak oni grali przeciwko Polakom na Mistrzostwach Europy. Ta drużyna się od tamtej pory chyba za bardzo nie zmieniła.
To są tacy Szwajcarzy, no takie multikulti w tym wypadku. I to tej drużynie, to jej wychodzi na korzyść, bo czasami taka zbitka tych rozmaitych charakterów dobrze wychodzi drużynie na boisku. Ceniąc generalnie, tak mówię, jak mówię, Irlandczyków niedzielących na północnych i na południowych, mówię już o narodzie, specjalnego szacunku dla ich umiejętności piłkarskich. Tyle redaktor Stefan Szczepłek, a my zostajemy jeszcze przy piłce i przy mistrzostwach. Wciąż jeszcze nie wiadomo, jakie miasto wybierze reprezentacja Polski na swoją siedzibę podczas Mistrzostw Świata w Rosji. A co na ten temat sądzi prezes PZPR Zbigniew Poniek? Pod kontrolą sprzężoną decyzję podejmujemy polosowanie. Zobaczymy, gdzie gramy, z kim gramy, co będzie łatwiejsze. Zapomnijmy też, że dla nas sądzi to jest pierwszy wybór, a nie można mieć dwóch pierwszych wyborów. Nie można być na dwóch listach, nawet numer jeden. Czyli gdzie pojechalibyśmy do Kazania, to bo nie chcę do domu ją wchodzić, jest tak? Jeżeli byśmy wylosowali grupę w Kaliningradzie, to no, co ci dalej jest jeden, no? Jak wylosujemy grupę w Kaliningradzie, to możemy grać mecz w Kaliningradzie, w Moskwie i chyba w Soczi. W Kaliningradzie mamy jeden mecz. Natomiast my mamy na 8 grup, 5 wariantów jest dobrych na Soczi, 2 warianty są dobre na Kazań, jeden jest zły i na to i na to. Natomiast no, to my nie możemy pojechać gdzieś wybrać, po prostu tych ośrodków nie ma. No coś tak mówię, no to jest dość duży problem z tymi ośrodkami. A losowanie grup Mistrzostw Świata 1 grudnia i pewnie dopiero wtedy dowiemy się, gdzie nasza kadra będzie mieszkała podczas Mistrzostw Świata. Wiemy już natomiast, że w niedzielnych meczach 15 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Prąbek Termalika Nieciecza pokonał 2-1 Piasta Gliwice, a Zagłębie Lubin przegrało 1-2 z Krakowią. Kończy się jeszcze spotkanie Pogoni Szczecin z Legią Warszawa i na kilka minut przed zakończeniem tego meczu Legia prowadzi 3-1. O końcowym wyniku tego spotkania poinformujemy w serwisie sportowym po 21:30. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Świat w powiększeniu. Bogumił Hussejnow, dobry wieczór. Kanclerz Niemiec Angela Merkel ocenia optymistycznie szanse na utworzenie koalicyjnego rządu z udziałem bloku partii chadeckich CDU-CSU oraz FDP i Zielonych. Rozpoczęte 2 tygodnie temu rozmowy sondażowe ujawniły różnice zdań. W studiu profesor Piotr Madejczyk z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauki i Uczelni Łazarskiej. Ukłaniam się. Dobry wieczór Państwu. Uczestnikom rozmów nie udało się uzyskać porozumienia w sprawie prawa uchodźców z Syrii do sprowadzenia rodzin, rezygnacji z wydobycia węgla brunatnego i silników spalinowych, czy wydatków na obronność i eksportu broni. Czy w tych sprawach Pana zdaniem uda się koalicjantom zawrzeć kompromis? Tak, powiedziałbym 50-50, czyli bardzo nowa sytuacja w Niemczech, gdy jest w ogóle realne niebezpieczeństwo, że koalicji się nie uda stworzyć. A dobrze, właściwie można powiedzieć tak, dotychczas udało się dogadać w tych obszarach, które są stosunkowo neutralne. Sprawy, nie wiem, rolnictwa, nauki, kultury. Właściwie wszystkie partie są zgodne, bo tam trzeba odpowiednio to dofinansować, wymaga tym. Natomiast właściwie w innych tych czterech partnerów, bo po CSU przypomnijmy, CSU wyraźnie mocniej niż wcześniej podkreśla swoją odrębność od CDU, więc mamy czterech partnerów, którzy w różnych układach się ze sobą nie zgadzają. Właśnie tak myślę, które i właściwie trudno jest bardzo powiedzieć, czy uda się osiągnąć porozumienie, bo nakładają się zarówno polityczne kalkulacje, jak i sprawy programowe, wynikające to bardzo, bardzo ważne, właśnie o których była mowa, jeżeli chodzi o węgiel, to dotyczy w ogóle hasła ekologia, ale tam są dwa ważne obszary, węgiel i silnik, i motoryzacja, silnik, koniec benzynowego. Spalinowy, nie benzynowy, tylko spalinowy oczywiście. I to jest bardzo ważna kwestia, którą podkreślają Zieloni. No bo przypomnijmy, bo niemiecka gospodarka, znaczy przypomnijmy rolę, jaką w niemieckiej gospodarce odgrywają koncerny. Tak, z silników i samochodów o silnikach spalinowych. Tutaj właściwie jest taka wyraźna, to znaczy ze strony Zielonych powiedzmy wyraźnie 2030 rok kończymy produkcję tych silników. Druga strona odpowiada, tak.
A druga strona odpowiada, tak, tak, oczywiście jest to bardzo ważne, ale określenie jakiejś daty nie jest możliwe. Tak, prawda, tak. No i oczywiście bardzo, bardzo ważne z Węgrem. Bardzo, bardzo ważne różnice związane właśnie z polityką migracyjną. Tutaj też CSU, które bardzo wyraźnie po doświadczeniach wcześniejszych i w obliczu nadchodzących w przyszłym roku wyborów landowych ostrożne, praktycznie i właściwie z wyraźnym pójściem większości w stronę ograniczenia liczby migrantów, to ponad 200 tysięcy i zieloni mówiący nie może tak być. Gdy dyskutuje się o tym, że powinna być ustawa, tak jak w większości w wielu krajach, prawda, która ureguluje, to w tym momencie zieloni mówią, ale to powinna być ustawa, która szerzej to określi i nie mówią bardziej pragmatycznie, bo kogo potrzebujemy, dla kogo powinniśmy, kogo powinniśmy przyciągać, kogo powinniśmy blokować. Bardzo ważne sprawy związane z Europą. Tutaj prawda. Tutaj zdaje się, że dojdzie do pewnego konfliktu, dlatego że są różne wizje Europy. Z drugiej strony wiadomo, że kanclerz Merkel ma gorącą linię z prezydentem Francji, Emmanuelem Macronem i wiele decyzji europejskich z sobą konsultują. Czy tak będzie dalej, jeśli będzie rząd koalicyjny? No tak, bo jakiekolwiek większe zmiany w Unii Europejskiej muszą być pociągnięte przez tych dwóch partnerów. No do Opola to ty nie jedź, bo to za daleko. Wszystkie pieniądze przetego. Znowu, bardzo duże napięcie na linii powiedzmy eurosceptycznych liderów. Jak ci wyślę na konto, to ty jedź, a tak to nie. Myśl o budżecie strefy euro albo powołaniu ministra finansów dla strefy euro odpowiada nie, to są jakieś nowe próby pozyskiwania środków finansowych z Niemiec, na to nie możemy się zgodzić. Unia, zieloni proeuropejscy, bardzo silnie podkreślający, popierający właściwie francuskie projekty i powiedzmy i CDU, które takie bardziej pragmatyczne, znaczy popieramy francuskie koncepcje reformy, ale jesteśmy bardziej pragmatyczni i powściągliwi, ale w każdym razie widzimy, że to jest ta przyszła koalicja, będzie bardzo niejednolita, jeżeli będzie. A to na kartę, on już odpadnie. Bo one mają rok ważności, jak się za 25 T-Mobile doładuje konto. Z koalicjantami. To jest bardzo dobrze. A po drugie, zdaje się, że będzie musiała w wielu sprawach pójść na kompromis. Właśnie mówiłam, 698, tam 217, coś tam tyle. Nie zbyt spodobać. Tak, bo... Miałeś kiedyś, bo ty nie pamiętasz. Już w chwili obecnej to nie jest i po prostu ta karta była, silna, jak doładuje się, to jest na rok. Ale ona odpadnie, jak się nie będzie doładuje. Ale tu chodzi o to, że ona już na abonament przechodzi i w ciągu miesiąca trzeba przepisać. Podejmować pewne decyzje. Wynik ostatnich wyborów, słabe wyniki CDU, później Dolna Saksonia, wybory powodowały, że ona już politycznie jest słabsza niż była wcześniej. No i teraz jeszcze właśnie będzie w takim znacznie bardziej podzielonym rządzie czterech koalicjantów, w którym znacznie gwarancja trudniej będzie ustalać wspólne stanowiska, no i właśnie, a jej będzie trudniej narzucać też pewne rozwiązania. W związku z tym to jest dobre pytanie o kształt przyszłej polityki. Można też dodać, że takiego, gdy pojawia się, bo kanclerz Merkel w Polsce jest bardzo silnie wiązana z polityką wobec Rosji. Ale można dojść do tego punktu w rozmowach koalicyjnych, nawet jeszcze przyszli koalicjanci nie doszli. Nie, że FDP jest dość liberalny właśnie, jeśli chodzi o relacje z Rosją. Jej szef mówił o tym, że czasy na przemyślenia związane z sankcjami wobec unijnymi sankcjami wobec Rosji. Nie tyle zniesienie sankcji, ile bardziej elastyczna polityka, bardziej pod hasłem idziemy na pewne ustępstwo, oczekujemy odpowiedzi na to ze strony Rosji. Jeżeli nie, no to w tym momencie, ale w każdym razie bądźmy bardziej elastyczni, nie powtarzajmy tylko naszych warunków. Z drugiej strony zieloni mają programowo swoje hasło prawa człowieka.
I z tego względu zarówno Turcja, jak i Rosja działa trochę jak, prawda, czy polityka rosyjska działa jak pachta na byka, no bo to jest taki symbol właśnie. Dwa kraje, które w wręcz wzorcowy sposób łamią te prawa człowieka. Czyli tu zieloni są otwarci, jeśli nie dają jemu... Tak, tutaj zieloni, niemiecko-rosyjskie i niemiecko-tureckie, tak. Więc znowu tylko kanclerz Merkel starała się w tym obszarze prowadzić politykę taką bardziej właśnie bardziej pragmatyczną, czyli z jednej strony oczywiście mamy pewne zasady, z których nie możemy zrezygnować, ale zarówno w wypadku Rosji staramy się podtrzymywać pewne rozmowy. Zresztą wizyta prezydenta też nie, sądzę, że nie odbyła się bez pewnej akceptacji. Czy może nie akceptacji, ale uzgodnienia, prawda, że podtrzymujemy, nie zrywamy ostatnich nici kontaktów. No i także wobec Turcji starała się, co prawda akceptując, o członkostwie trudno jest teraz mówić, ale, nie kończ, ale jej stanowisko było takie, nie zrywamy rokowań, czyli znowu nadal rozmawiamy. Czy tą taką elastyczną politykę uda się utrzymać w dalszej kolejności, znaczy w dalszym czasie, jeżeli koalicja powstanie, trudno powiedzieć, na pewno będzie to trudniejsze, znacznie trudniejsze niż było wcześniej. Jest jeszcze jedna kwestia związana z wydatkami na obronność, czyli ten plan dojścia do 2% PKB. Zdaje się, że tutaj Chadecja ma do czynienia z przeciwnikami tego właśnie dojścia do 2% PKB, bo i zarówno Zieloni, jak i Liberałowie są temu przeciwni. Znaczy, znowu właściwie trzy stanowiska, które można by dla przyszłej koalicji zadawać, czyli Chadecja, która mówi, że wszystko, na prawda, zbliżając się długoterminowo, ale jednak powinniśmy też ze względu na nacisk amerykański o tym myśleć. Liberałowie, którzy mówią, właściwie to nie, ale jesteśmy otwarci na rozmowę o tym, i Zieloni, którzy twardo mówią nie, jakiekolwiek zwiększanie wydatków w tym obszarze wojskowym w ogóle nie wchodzi w rachubę. Dlatego właśnie powiedziałem to 50%, bo jak widać, to są bardzo, bardzo silne rozbieżności i one dotyczą takich bardzo zasadniczych spraw. I w związku z tym byłaby to bardzo ciekawa sytuacja, gdyby się nie udało tej koalicji utworzyć. Bo przedterminowe wybory. Znaczy nie sądzę, żeby SPD zdecydowało się wrócić do gry i siąść do wielkiej koalicji znowu. To by oznaczało nowe wybory, nowe wybory, które byłyby w bardzo zmienionej atmosferze jednak. Bo ta atmosfera się zmieniła. Właśnie mówiliśmy o tym osłabionej pozycji politycznej. Jednak powiedziałbym, że co prawda alternatywa dla Niemiec nie przełamała tych 10%, ale wydaje mi się, że jednak przełamała pewne tabu. Rzeczywiście, czyli uruchomiła pewien proces, którego w związku z tym, gdyby doszło do ponownych wyborów, bardzo trudno jest przewidywać, prorokować, na co to w rzeczywistości się przełoży, czyli czy rzeczywiście udałby się kolejny skok, kolejne wzmocnienie alternatywy, ale mam rzeczywiście takie wrażenie, że tak jak wcześniej, dominowało stanowisko, że o pewnych rzeczach publicznych, znaczy pewnych sformułowań publicznie jednak unikamy, nawet jeżeli w mniejszym gronie to mówimy, to jednak teraz to się zaczyna powoli zmieniać. No właśnie, ale te przedterminowe wybory parlamentarne mogą być mocno niekorzystne dla kancelarii, a może korzystne dla SPD w tym momencie, która wydaje się być na takiej nieco spóźnionej fali wznoszącej. Tak, znaczy nie mamy, znaczy nie ma takich, znaczy trudno jest jeszcze dokładnie przewidywać, bo nie było, znaczy właściwie dobrze, były jedne wybory, które, czyli właśnie wspomniana Dona Saksonia, która pokazała, że CDU ma problemy, tak, a SPD się odbija. Jak się ma kartę umowę,
Czy to jest stały trend? Być może, ale w każdym razie z punktu widzenia HDC i CDU to nie byłoby dobre rozwiązanie. To jest partia, która najmniej zainteresowana jest powtórnymi wyborami. W każdym razie już w połowie listopada zarówno liberałowie, jak i HDC mają się wypowiedzieć, gremia kierownicze mają się wypowiedzieć w sprawie rozmów koalicyjnych. Natomiast Zieloni zwołali na 25 listopada nadzwyczajny zjazd, który ma zdecydować się o rozpoczęciu bądź o odrzuceniu rozmów i jak się wydaje tutaj w tym momencie sprawa jest jeszcze mocno w zawieszeniu. Profesor Piotr Madajczyk z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauki i Uczelni Łazarskiego. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję Państwu. Łukasz Husejnow. Do usłyszenia. Autopromocja. Razem z doktorem Patrykiem Pleskotem zapraszam na najbliższy program Historia na Dziś. Porozmawiamy o niszczeniu Polaków, szerzej polskiej inteligencji przez Niemców. Punktem wyjścia jest 6 listopada 1939 roku, Sonderaktion Krakau. Historia na Dziś, poniedziałek, godzina 20:35. Zapraszam, Tadeusz Płużański. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 20. Czas na informacje dnia. Fałszywe alarmy bombowe w Moskwie podczas obchodów setnej rocznicy rewolucji październikowej. Carles Puigdemont w rękach belgijskiej prokuratury jest przekonany, że w Hiszpanii jego proces nie byłby sprawiedliwy. Polacy, którym niemiecki Jugendamt odebrał córkę, boją się o los pozostałej dwójki dzieci. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Zaczynamy od serii fałszywych alarmów bombowych w Moskwie. Po otrzymaniu anonimowych zgłoszeń w stolicy Rosji ewakuowano 30 obiektów użyteczności publicznej. Według Federalnej Służby Bezpieczeństwa odpowiedzialni za fałszywe alarmy związani są z tzw. państwem islamskim, a ich działania mają wywołać w Rosji chaos. W niedzielę na Placu Czerwonym odbywała się próba generalna parady wojskowej i terytoria bezpośrednio przylegające do murów Kremla były zamknięte dla turystów. Przed półdniem z powodu fałszywych alarmów bombowych policja musiała ewakuować Achotny Riad, czyli centrum handlowe znajdujące się pod placem Maneżowym. Później ewakuowano ludzi z GUM-u, to jest centrum handlowego przylegającego do Placu Czerwonego. Po południu rozdzwoniły się telefony z informacjami o podłożeniu bomb w kolejnych największych galeriach handlowych Moskwy. Wieczorem policja musiała wyprowadzić widzów z Teatru Bolszoi, gdzie miał rozpocząć się koncert poświęcony setnej rocznicy wybuchu rewolucji październikowej. Od września podobne alarmy notowane są w co najmniej 200 miastach Rosji. Łącznie ewakuowano ponad 1 000 000 osób z blisko 3 000 obiektów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Były szef katalońskiego rządu Carles Puigdemont i czterej członkowie jego gabinetu oddali się w ręce belgijskiej policji. Od 6 dni politycy przebywają w Brukseli. W piątek wysłano za nimi europejski nakaz aresztowania. W towarzystwie swoich adwokatów zgłosili się na komisariat policji. Stamtąd przewieziono ich do budynku prokuratury. Najpóźniej jutro po południu wiadomo będzie, czy pozostaną w areszcie, czy wyjdą na wolność. Carles Puigdemont uzasadnił, że oddaje się w ręce belgijskiego wymiaru sprawiedliwości, bo ma do niego zaufanie. Nie wierzy zaś, że w Hiszpanii mógłby liczyć na niezależny i sprawiedliwy proces. Podobnie uważa Katalończyk mieszkający w Warszawie. Mówił o tym na naszej antenie. My widzimy, że rząd w Madrycie spolityzował cały wymiar sprawiedliwości. I to, co obserwujemy, przypomina raczej właśnie czasów dyktatury. Ja mam już prawie 60 lat i pamiętam takie czasy. Przedwczoraj madrycki Sąd Najwyższy zdecydował o aresztowaniu 8 członków odwołanego rządu katalońskiego. Prokuratura zarzuca im bunt, sprzeciw wobec władzy i malwersacje. Politykom grozi 30 lat więzienia. Prawo i Sprawiedliwość wkrótce zaprezentuje kandydatów na prezydentów miast, w tym Warszawy, zapowiada wiceminister obrony narodowej Michał Dworczyk. Jak dodaje, PiS bierze pod uwagę start w stolicy wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego i marszałka senatu Stanisława Karczewskiego. Polityk nie chciał podać konkretnego terminu prezentacji kandydata PiSu na prezydenta stolicy. Polscy rodzice, którym Jugendamt odebrał 10-miesięczną córkę, obawiają się, że taki sam los może spotkać i dwoje pozostałych dzieci, dowiedziało się Polskie Radio. 15 października hamburski urząd
Urząd do Spraw Młodzieży wszedł pod nieobecność Polaków do ich domu i odebrał rodzinie 10-miesięczną córkę, która w tym czasie znajdowała się pod opieką babci. Dziewczynka ponad 2 tygodnie przebywa w domu opieki małego dziecka w Hamburgu. Pan Piotr, który jest ojcem trojga dzieci, przyznał, że cała rodzina obawia się, iż urzędnicy Jugendamtu będą teraz próbowali odebrać im dwoje pozostałych dzieci. 10-letniego syna i 15-letnią córkę. Boję się tego, jeżeli moje dzieci pójdą jutro na 8 rano do szkoły, że o 13 godzinie już mi nie wróci do domu. Jest córka to samo. Powiedział w rozmowie z Polskim Radiem pan Piotr. Beata Pokrzeptowicz, której Jugendamt przed laty odebrał syna, twierdzi, że obawy polskiej rodziny są jak najbardziej uzasadnione. Tak właśnie działają urzędnicy Jugendamtów, powiedziała nam Beata Pokrzeptowicz. Pan Piotr zamierza prosić o pomoc polski konsulat generalny w Hamburgu. Waldemar Maszewski, Polskie Radio. Jeszcze można z tym startować. Miłośnicy dolnośląskich zabytków domagają się powrotu armat wywiezionych z zamku Czocha. To działa, które były tam przez ponad 100 lat. Zostały zabrane do Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu i już na zamek mają nie wrócić. Jedna trafiła do Warszawy, a druga ma zostać w Poznaniu. Oddajcie armat, apeluje Arkadiusz Gutka ze Stowarzyszenia Monitoring Zabytków. Mówi zabranie armat z dolnośląskiego zamku, by postawić je w Muzeum w Wielkopolsce czy w Warszawie jest sprzeczne. Z wszelkimi zasadami kojarzy się z grabieniem zabytków z ziem zachodnich po II wojnie światowej. Nie wiadomo, czy to jest bardziej żenujące, czy bardziej śmieszne. Małgorzata Weber, rzecznik agencji linii wojskowego, tłumaczy, że armaty po 70 latach stania pod chmurką były w bardzo złym stanie technicznym, a teraz zostaną uratowane. Ostatni moment na ich zabranie, na ich uratowanie. Mówił Piotr Słowiński z Radia Wrocław. Teraz czas na prognozę pogody. Nocą na ogół pochmurno, deszczowo, w Sudetach spadnie śnieg. Na termometrach od 4 do 8 stopni. Wiatr na południu silny i porywisty. Jutro na niebie sporo chmur i deszcz, w górach śnieg. Więcej słońca tylko na wschodzie i południowym wschodzie. Temperatura od 7-10 stopni w zachodnich regionach kraju do 9-12 na wschodzie. Nadal najcieplej będzie w Małopolsce do 13 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie 20. Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich działa w Polsce od roku 2002. Pierwsze tego typu stowarzyszenie powstało we Francji w 1946 roku. Skupiało młode osoby, które pomagały najbiedniejszym. Stowarzyszenie w Polsce za cel postawiło sobie przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych, łamanie stereotypów na temat starości i alarmowanie społeczeństwa o trudnej sytuacji seniorów. Zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu Grażyny Wielowiejskiej Kwiaty przed chlebem. Ależ piękne. Jakbyśmy tak spojrzeli w dół, to byśmy zobaczyli bardzo potężne kłącza. To jest roślina z rodziny imbirowatych i właśnie te kłącza poobrali. Jest cudownie. Cudownie, bo ja byłam w kinie. Od lat nie byłam w kinie. Na cudownym filmie polecam Podwójny kochanek. Pokazane są różne aspekty życia i jak ludzie na te losy, koleje reagują. Moja wolontariuszka wzięła mnie za rękę i zaprowadziła do kinoteki. Zapomniałam, że w ogóle taka kinoteka jest. Mówi pani, że pani wolontariuszka, znaczy ma pani taką osobę zaprzyjaźnioną właśnie? Tak, tutaj jest to. Była nawet u mnie w szpitalu, tam żeśmy się poznały. Telefonuję do mnie, więc ja nie czuję się sama. Mam 70 lat, lubię być bardzo samodzielna, ale przyszedł taki moment, że już sobie nie bardzo radzę. W związku z chorobami różnymi. Kocham książki i dużo czytam. Książka mi towarzyszy w mojej samotności. No tak, ale książka nie zastąpi też człowieka. Tak? Nie, nie. A to jest młoda osoba. Lubię. Młoda osoba. Dużo się można nauczyć. Naprawdę innego spojrzenia na świat. Niekoniecznie takiego jak my mamy. I nie zamykam się, chociaż były czasy, że się bardzo zamykałam. A teraz stwierdziłam, że nie wiadomo jeszcze ile zostało mi lat, prawda? Trzeba korzystać z tego dobrodziejstwa, co daje nie tylko natura, ale inni ludzie. Letni sierpniowy dzień. To
Ogrodu Botanicznego w Popsinie przyjechali dziś podopieczni Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Jako stowarzyszenie powstaliśmy we Francji po II wojnie światowej. Nasz założyciel Armand Marquise już wtedy dostrzegł ten problem. Zobaczył, że jest bardzo dużo osamotnionych osób starszych, zapragnął pomagać. Szybko się też okazało, że ważniejsze niż właśnie to wsparcie takie materialne staje się to oparcie emocjonalne, to, że ktoś przychodzi, że chce porozmawiać, że znajduje tą chwilę czasu. W latach 90. Polacy otworzyli się na świat, postanowili jeździć po różnych krajach i tak też trafili do Francji. I tak się to spodobało Polakom, którzy tam wyjechali i którzy byli wolontariuszami stowarzyszenia, że stwierdzili, zróbmy coś takiego w Polsce, otwórzmy takie stowarzyszenie w Polsce. Co pomyśleli, to zrobili i od razu otworzyli stowarzyszenie w trzech miastach. W Warszawie, w Lublinie i w Poznaniu, gdzie do dziś dnia działamy. Oficjalnie zostaliśmy zarejestrowani w 2003 roku. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. To też znaczy, że można nas wspierać 1% podatku co roku. Co warte podkreślenia w tym momencie, że my możemy też powstać w innym miejscu Polski, bo w naszym stowarzyszeniu to nie działa tak, że ktoś odgórnie decyduje, że ach, to teraz otwórzmy się, nie wiem, w Katowicach, w Krakowie, tylko tu jest potrzebna ta inicjatywa oddolna. Mottem naszym jest hasło kwiaty przed chlebem i to też wzięło się z tamtych czasów, kiedy to Armand Marquise powiedział na kleju, że on daje mi dwie karty internetowe, ale on może je porwać te karty, a stało się to z czasem taką właśnie metaforą i ona tej obecności działa, dla drugiego człowieka. Ale ja nie muszę jej wkładać te karty internetowe, ja mówię zwłaszcza, że kiedyś tak ktoś wysyła SMS-y, to płatne są te SMS-y, to wcale nie tanie. Dlatego też karty internetowe nie powinno się wysyłać SMS-ów i on powiedział właśnie, że ludzie zapominają, że to jest karta internetowa. Bo się dowiedziałam, że to zupełnie co innego jest zupełnie inna instytucja, a w życiu nigdzie nie należała. Nieraz tak wszargają młodzieżą, mówią, że młodzież jest niedobra. To jest wcale nieprawda. Są naprawdę uczciwi, porządni, dbający o starszych ludzi. Pomagają jak tylko mogą. Zejdziemy jutro, pójdziemy do Orange tego i ona nam da więcej kontaktu, jeżeli chodzi o tę umowę. Potrzebujemy stałego zespołu, który to wszystko tutaj będzie organizował, będzie tu na co dzień. Natomiast bez wolontariuszy nie bylibyśmy w stanie funkcjonować, bo taką najważniejszą częścią naszej działalności jest właśnie to, że my towarzyszymy tym osamotnionym osobom starszym. I robią to nasi wolontariusze, którzy odwiedzają te osoby w domach. Mamy takiego jednego pana, seniora, który jest naszym podopiecznym. Jemu faktycznie przydałaby się jakaś tam materialna pomoc, posprzątanie, ale ten pan, kiedy ktoś z nas tam przychodzi, nawet chciałby pomóc, to on mówi, nie, w ogóle się nie zajmujmy tym, tam jakimiś porządkami. Proszę, niech pani ze mną usiądzie i porozmawiajmy, bo ja to bym najbardziej chciał zrobić. Dobieramy te dwie osoby w parę, patrzymy na zainteresowania, odwiedzamy seniora w domu, zanim kogokolwiek do niego wyślemy i też pytamy o jego potrzeby, właśnie o to, czym się interesuje, w jaki sposób chciałby spędzać czas z wolontariuszem i dokładnie taką samą rozmowę przeprowadzamy z wolontariuszem. Do kogo myśli, że mógłby iść, czy to bardziej pani, czy to bardziej pan. Pytamy, czym się interesuje, jak sobie wyobraża ten czas spędzany wspólnie z seniorem. Jest jeszcze jedna rzecz, którą uwzględniamy, to jest miejsce zamieszkania. Bo nam zależy na tym, żeby ten czas wolontariusz poświęcił temu człowiekowi, a nie na dojeżdżanie. To jest ważne, żeby te osoby się ze sobą polubiły, żeby była taka między nimi chemia. Uczulamy na to obie strony, i seniorów, i wolontariuszy, że jeżeli z jakichś powodów coś nie pasuje, to żeby nam powiedzieli, bo to nie o to chodzi, żeby ktoś tutaj się męczył, bo jeżeli to ma być relacja, która ma być wartościowa dla obu stron, no to te obie strony muszą być zadowolone, muszą się lubić. Ja się tak troszeczkę pogubiłam, proszę mi powiedzieć, czy my jesteśmy teraz wszyscy? Czy koleżanka poszła poczuć? Aha, no to my tak może się stronimy gdzieś w cieniu, to tylko musimy kawałeczek tam podejść bliżej grze. Tak, tak, tak. Teraz po prostu, może pani nie chce. Dla niektórych
niektórych osób to jest trudne, prawda, przejście takiego... Tak, tak, no szczególnie jeżeli na co dzień niestety ze względów zdrowotnych raczej są w domu, to jest to faktycznie trudne i dlatego zabieramy naszych wolontariuszy, bo jednak tutaj pomocne ramię jest na wagę złota i też zawsze się staramy tak zrobić, żeby jakieś miejsca były po drodze w miarę, żeby usiąść. Może pani jest jeszcze? Ja pani to był strażacki, z dawniejszych czasów też pani był strażacki. Ja tak nie bardzo, powiem pani. To co? Strażacki, taki do Jaskoli do Babci jeździła pani jako dziecko. Przygotowujemy co miesiąc taki informator o różnych atrakcjach, które u nas będą. Czasem jest tak, że ktoś potrzebuje pomocy w dotarciu. To my też zawsze szukamy wtedy chętnego wolontariusza, który akurat dysponuje czasem. Nie zawsze to jest proste, ponieważ my to jednak robimy w ciągu tygodnia i w godzinach pracy. I nie jest to nasze wiedźmisie, tylko my tu się dostosowaliśmy do seniorów, bo to jest dla nich najlepszy czas. Oni są już wtedy po śniadaniu, po ewentualnych jakichś wizytach u lekarzy, a jeszcze przed obiadem. Ta godzina 11-12 to jest idealny czas. Dobra, muszę się dostać. Kawa czy herbata? Herbata. Pan akurat no, nie jest w stanie ze względu na braki w uzębieniu po prostu zjeść tosta. Ja przyznaję, no niestety tego nie przewidziałam, a tutaj jest taka mocno ograniczona oferta, więc panu zaproponujemy ciastko. A panie Figie, może pan ma ochotę na lody? Chce pan lody? Ja nie, ja akurat zjem tosta, bo ja chętnie zjem tosta i ja na szczęście mam... Ale nie, my zapłacimy, to w ogóle nie ma o czym rozmawiać akurat, bo my tutaj pokrywamy koszty. Tylko się pytam, czy pan może zamiast tej szarlotki woli lody? Tak? Dobra. Jestem tutaj kierowcą grupy i pomagam, ponieważ na co dzień zajmuję się transportem osób niepełnosprawnych i również tym osobom pomagam, więc tutaj poczułem się, że tak powiem, ale ja będę miała do pomocy. Zazwyczaj starsi ludzie opowiadają sporo o sobie, o swoich przeżyciach z młodych lat, tak? Dlatego tutaj odgrywa się rolę słuchacza. Większość w tym tygodniu jest też drugi wyjazd, w przyszłym miesiącu też coś się szykuje, już parę razy byliśmy razem, więc już kilka tych spotkań mamy ze sobą i kilka przed nami. No a już pana kierowcy zapytać, czy się tam zatrzyma. Damy radę. Będziemy wracać akurat blisko zamieszkania jednej z pań. No i żeby pani nie musiała najpierw do nas, a potem z powrotem, no to jak pan kierowca się zgodzi, to po prostu się tam zatrzymamy i wolontariuszka pomoże pani dotrzeć do domu, bo pani tego potrzebuje. Ja myślałam, pan jest wolontariuszem. No bo pan tak się tutaj, no nie, bo pan się tak opiekuje, że naprawdę chyba pana zaprosimy do grona naszych wolontariuszy. Już na pewno przyznamy ten tytuł, bo bardzo pan nam dzisiaj pomógł. No, naprawdę. Pani jest wolontariuszką? Tak. Dawno? Od listopada ubiegłego roku. Zainteresowałam się tym tematem seniorów, bo jest taki niepopularny. Wolimy pomagać dzieciom, prawda, rodzinom wielodzietnym, coś takiego. No ci seniorzy to nie jest taki najwidoczniejszy temat i dlatego postanowiłam się akurat to zaangażować. I trafiłam akurat przed świętami Bożego Narodzenia, kiedy była wigilia taka seniorska organizowana, bardzo duża impreza, było bardzo dużo pracy wtedy, więc akurat się przydałam. Wow. Muszę powiedzieć, że jak się pracuje właśnie z seniorami, to jak od razu widać, że to ma sens i że to jest potrzebne, to jest naprawdę potrzebne. No chociażby ta pani, z którą ja dzisiaj tak najbardziej współpracowałam, że tak powiem, no to ona mówi, że no całe lato siedziała w domu i to jest dopiero pierwszy dzień dzisiaj, jak wyszła na jakieś coś takiego rozrywkowego. Taką wigilię robimy i też śniadanie wielkanocne. No i to jest już też takie duże logistyczne przedsięwzięcie. Ostatnio było ponad 100 osób. Oni są bardzo często naprawdę sami, albo nam w ogóle nie mają już rodziny, albo no nie utrzymują kontaktów, a czasem ta rodzina po prostu mieszka daleko. I my wiemy, że jeżeli my nie zaprosimy tych seniorów na święta, to oni będą sami. My organizujemy w okresie letnim wyjazdy. My to nazywamy tutaj u siebie roboczo wakacje jednego dnia. Co najmniej jeden miesięcznie w każdym z miast od czerwca do września. I zabieramy mniejszą albo większą ilość seniorów na taki wyjazd. Dbamy tutaj o to, żeby pojechać nie za daleko, żeby tego czasu za dużo nie spędzić w autokarze, żeby to było jakieś zielone miejsce. Staramy się, żeby też tam był jakiś poczęstunek w trakcie. No i z jednej strony zapewnienie
zapewniamy jakąś tam atrakcję, ale też żeby było tego trochę czasu, takich, żeby po prostu usiąść i sobie tam pobyć, porozmawiać. To też jest taki moment, kiedy można się właśnie poznać z innymi seniorami, wolontariuszami, zaprzyjaźnić, porozmawiać. Coraz więcej ludzi o nas słyszy, nie tylko wolontariuszy, nie tylko seniorów, ale też no właśnie osób, które czy tam organizacje, które chcą pomóc. To są i firmy, i czasem różnego rodzaju też organizacje. Ostatnio współpracujemy z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych EON w zakresie takiego dostosowania tego mieszkania starszego człowieka, żeby ono było bardziej przyjazne. Jedną z takich realizacji można faktycznie zobaczyć na naszej stronie internetowej, gdzie tak naprawdę niewielkimi środkami, przestawieniem paru sprzętów w kuchni, Towarzystwo EU wraz tam ze sponsorem sprawili, że pani Irena może jeść w kuchni, ponieważ porusza